Jak sterować piekarnikiem, nie wstając z fotela? To proste. Skorzystaj z aplikacji Amica Home. Na początek konfiguracja. Ściągnij aplikację Amica Home. Teraz na wyświetlaczu piekarnika należy włączyć funkcję parowania urządzenia z aplikacją. W tym celu dotknij i przytrzymaj sensor z ikoną termometru. Strzałkami przejdź do pozycji AP. Dotknij OK i strzałkami ustaw wartość na 1. Zatwierdź OK. Następnie strzałkami wybierz opcję WI i dotknij OK. Na wyświetlaczu obok WI pojawi się cyfra 5. Od tego momentu masz 5 minut na dokończenie konfiguracji. Następnie uruchom aplikację Amica Home. Na początku wyświetlą się podstawowe informacje o aplikacji. Aplikacja przedstawi Ci kilka przydatnych wskazówek. Umowa licencyjna. Zapoznaj się z nią i zaakceptuj, aby przejść dalej. I teraz kluczowa sprawa. Do Ciebie należy wybór trybu połączenia. Załóżmy, że wybierasz tryb AP. Telefon będzie funkcjonował jak pilot, umożliwiający sterowanie piekarnikiem. Podłącz się do sieci bezprzewodowej Smart In. Telefon przekaże dane konfiguracyjne do piekarnika. Załóżmy, że wybierasz tryb LAN. Będziesz mógł sterować piekarnikiem z każdego miejsca, w którym jesteś w zasięgu domowego Wi-Fi. Oczywiście niezbędna będzie nazwa i hasło do Twojej sieci Wi-Fi, aby piekarnik mógł się z nią połączyć. Teraz trzeba podłączyć się do sieci Smart In, aby aplikacja mogła przesłać parametry konfiguracji do piekarnika. Do trybu LAN należy podać dane Twojego konta, zgody i informacje wymagane prawem. Wiadomo, RODO. Załóżmy, że wybierasz tryb WAN. Będziesz mógł sterować piekarnikiem z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do internetu. Będziesz potrzebował nazwy i hasła do Twojej domowej sieci, aby piekarnik mógł z nią nawiązać połączenie. Zgody i informacje wymagane prawem. Jeśli będziesz chciał sterować piekarnikiem przez internet, będziesz musiał podać również hasło. Gratulacje! Konfiguracja zakończona. Od teraz możesz sterować piekarnikiem ze smartfona.